Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Kingdom Hearts Birth by Sleep. U mnie na kanale odcinek drugi scenariusza Aquy, przed nami Las Krasnoludków, czyli kolejny świat, gdzie Aqua nie zrobi absolutnie nic poza pokonaniem jakiegoś randomowego bossa. To jest bardzo dziwna reakcja, w sensie jakby Śnieżka była ewidentnie przerażona tą babcią. Ta babcia docisnęła do ściany, a potem Śnieżka z uśmiechem zjadła jabłko. No jedz, jedz! Tak. Stare filmy Disneya są dziwne. Just saying. W sensie ja wiem, że to ta scena nie jest winą Kingdom Hearts, jakby ta scena tak wygląda w oryginale, jakby to dziwna scena. What has happened here? Poor Snow White. She was just as sweet as could be. She sang us pretty songs. And made us smile. At bedtime she told wonderful stories. Panowie, jakby patrząc po waszych brodach i twarzach, macie tak, nie wiem, 80 na karku każdy, co mam podać bajki na dobranoc. She was so full of kindness. Why, she made better folk of all of us. From what you've said, she must have been very loved. But how did this happen to her? A wicked queen was horribly jealous of our dear Snow White's beauty. So she used her evil magic to change into an old hag. Then she gave Snow White a poisoned apple. To mój ulubiony krasnoludek. Well, ekspozynatorek. Just too late. We found the princess as still as can be. Nothing we could do would wake her. Isn't there some way we can help her? Well, not unless somebody craves the vessel. I'll brave the castle. No, you fools can stay here doing nothing. I'm not afeard of going, not even to that witch's lair. You'll never make it. The castle's supposed to be guarded by magic and crawling with monsters. Hmm. All right, then I'll go. You will? I will. Leave it to me. Well, all right, my dear. We'd be much obliged. Generalnie jakby mam wrażenie, że krasnoludki lubią towarzystwo kobiet, w sensie jak tylko zobaczyli Vena, to kazali mu wypierdalać i bali się go, mimo tego, że Ven jest prawdopodobnie najbardziej przyjaźnie wyglądającą postacią w całej tej grze. Ale przychodzi Śnieżka i krasnoludki witają ją z otwartymi ramionami, przychodzi Aqua i krasnoludki wykładają jej całą tą ekspozycję i nie wiem, rozmawiają z nią normalnie. Mam wrażenie, że ktoś tutaj nie słyszał o równouprawnieniu. Ale no nic. W każdym razie. Tak, o, biedna Śnieżka. Została otruta przez złą królową. I mamy iść do zamku i to ma jakoś pomóc. I dosłownie wiem, że teraz powiecie sobie: ej, Drakej, odwalasz szajs. To na pewno tak nie brzmiało. Tak, mamy iść zaatakować zamek, bo to jakoś pomoże. I teraz mały spoiler. A czekajcie, nasz ulubieniec wpierw. O nie, już oni nie uśmiecha się, już nie jest taki przerażający. Teraz wygląda żałośnie. Tak, to jest taki mały spoiler co do tego świata, ale Aqua nie będzie walczyć z królową. W sensie jakby normalnie wydawałoby się, że tak ten świat zmierza w oczywistym kierunku. Hej, idziemy jako Aqua do zamku, spuszczamy królowej manto, bierzemy odtrutkę, ewentualnie zabijamy królową, to rozwiązuje wszystkie problemy świata. Ale nie, by the way, może w sumie zapisałbym, to nie zrobiłem. Ale tak nie jest. Pójdziemy do zamku i nie spotkamy królowej i kiedy wrócimy, to Śnieżka będzie już żywa. W sensie, na tyle na ile znam filmowy oryginał, to
Królową zabiły krasnoludki. Zrzuciły na nim kamień, taki mega duży kamień. W sensie, wiecie, cała magia świata nieokrągła spod najpotężniejszą potęgą na świecie. Grawitacją. Tak więc jakby... Tak. To się dzieje. Więc jakby... Ba, nawet kurwa Aqua sama w sobie nie spotka nigdy królowej. Nie użymy jej modelu w tym playthrough. I to się dzieje często. Wy... W świecie Królewny Śnieżki, wróćcie, w świecie Cinderelli też Aqua nie zrobiła zbyt dużo. Okej, okay, nie wiem, pograła troszeczkę na czas i podała Jackowi klucz. Ale wiecie, to jakby... Nie była świadkiem zamordowania macochy Cinderelli. Ale to niedużo. Nie wiem, panowie wcześniej robili dużo więcej w tych światach. O, super, latający wrogowie, moi kurwa ulubieni. Zabijmy ich, zanim odlecą. Patrzcie, ile ona bije jednego Anvers. Ja naprawdę, ja nie chcę tutaj, nie wiem, zaczynać tego tematu, ale jakby... Czemu Aqua czemu jedyna dziewczyna w tej grze jest tyle kurwa słabsza w porównaniu do dwóch męskich postaci? Wiem, że pewnie, nie wiem, nie ma to nic nie wspólnego ze seksizmem i w ogóle, ale jakby... Come on! Chociażby statystycznie, pod względem na balans gry. Chrystusie. Jak próbowałem ściąć drzewo przy pomocy plastikowego nożyka z jakiegoś grilla czy coś takiego. Come on. O kurwa, a ja się rozłączyłem. Fuck my life. O, nabija się szybciej, nice. Pom, żryj bąbelki gnoju. Bubbles! A, to już, okej. Czemu jest aż tylu tych grubasów? Oni mają tyle zdrowia. Aqua nie jest stworzona do walki z grubasami. Ten finisher zadał fajny damage. Nie wiem, może to jest potęga Aqua. Finishery. O Boże, i wszystko nabija się tak wolno. O, po prostu. Po tym, jak naprawdę dojdziemy do końca jakiegoś scenariusza i doznamy postaci w jej największej potędze i niszczymy Anvers po prostu, nie wiem, 10 Anvers z jednymi atakami i w ogóle. I potem gra musi rozpocząć się kurwa od nowa. To jest jawna tragedia. O nie, nie mam kurwa leczenia. To jest jawna tragedia. Kurwa mać. Randomowa kula ognista. Fuck my life. No, nie tym razem, kolego, naprawdę. Kamera jest świetna. Daję dyszku. Tak, generalnie jeszcze dodatkowo blok Aqua blokuje również z tyłu, więc to jest najlepsze na świecie. Poważnie, o mój Boże, gwiazdka, tak, gimme. Overdrive. Chciałem wiedzieć, co robią te wszystkie pasywki. I tak wiem, że mogę to znaleźć w necie, ale nie.
Jeśli mam się już szukać w necie, to to nie jest to warte, nie wiem, to nie jest to wiedza warta zdobycia z gry. Nawet by tego nie zabiło, god damn it. Wszyscy? Anyone else? A, kurde, o, o, tak, tak, tak. Słoiczki, moje piękne słoiczki. Nie mam pojęcia, czemu się tym cieszę, przecież i tak nie robię tych cholernych lodów. Okej, dobra. Tak, co miałem mówić, zanim mi walka przerwała. Tak, jest tutaj takiego troszeczkę, nie wiem, zeldowego, nie wiem, myku w sterowaniu Aquą. Teraz powiem wam dlaczego. Jak tylko zmienię umiejętność, poison niech będzie. Mianowicie tak, szybciej niż biegać jako Aqua opłaca się nakurwiać kołowrotki. Co jest ciekawe, ponieważ chyba żadną inną postacią nie opłaca się tego robić, a tutaj kołowrotkowa Aqua idzie definitywnie, przemieszcza się dużo szybciej niż zwykła Aqua, definitywnie. O mój Boże, co ty masz na sobie? Czy to jaskier? It's different somehow, and I can't find the princess or hear her beautiful voice. Was it all a dream? Mm-hmm. Wait, you mean you know Snow White? Oh yes, we met once. It was a song that drew us together. Has something happened to the princess? No, jest martwa. Została otruta. Chcesz się pocałować? The witch tricked her into eating the poisoned apple. I must go to her. Where is she? In the woods, guarded by seven kind dwarfs. Tylko uważaj, nie lubię facetów. I will find her. Perhaps there's a way I can help. Tylko proszę, nie rób niczego niepokojącego, na przykład nie cały zimnego martwego ciała. To by było ekstremalnie dziwne. Au. Wow. Okej, okay, did was something. Tak, ja ponownie zrobię to samo co Terra i dolecę tam. Mimo tego, że powinienem tam dojść ewidentnie do tamtej skrzynki, w sensie dużo dalej w grze. Ale spokojnie. Znam sposoby. Trochę. I tak, ponownie Aqua oczywiście z czasem nauczy się zarówno daszować, jak i szybować, jak i będzie miała podwójny skok, tak więc no i mamy Fusion Fire Raga. Zdolność tej definitywnie nie powinienem jeszcze mieć. A wiecie co? Normalnie nie przekoksiłbym się tym już w tym momencie, aczkolwiek jako Aqua definitywnie potrzebuję pomocy. Okej, okay, dobra, wybaczcie przerwę. Postanowiłem lepiej zapisać materiał, bo nie wiem, coś dziwnego się dzieje z pogodą. A u mnie lubią sobie prąd wyłączyć, tak więc się tego, tej połowy odcinka już nie utracę, haha. Jestem jak raz do przodu, haha. To będzie przydatne. Wiecie, naprawdę normalnie w grach nie lubię przepakowywać postaci szybko, ponieważ twierdzę, że nie wiem, to psuje, nie wiem, coś co po prostu co twórcy gry włożyli myśl i pracę, żeby sprawiało nam satysfakcję i rozrywkę. Ale tutaj jest, tutaj jakby to jest kurwa po prostu fatalne. Hops. Więc nie, sayonara, będę spamował Fierragą. Tutaj nie powinienem jeszcze ewidentnie mieć. Jakby
Aqua zdobywa swoje zdolności mobilne w Nibelandii, ten na samiutkim końcu gry. A my mamy już to teraz. I w sensie, wiecie, mając zdolności mobilne, powinniśmy przyjść tutaj i dopiero wtedy zdobyć tę zdolność, ale no cóż, jestem cwańszy. Jako tako, trochę. Ale miałem dużo szansę uniknąć tego, prawda? Nie wiem, na co liczyłem. Na zbyt wiele pewnie. Klik. Easy peasy. I mamy kolejny fire. Overdrive chyba zwiększa po prostu obrażenia, mam wrażenie. Okej. Okay. I mamy terrę w pancerzu. Terra w pancerzu jest mega fajnym tutaj tealingiem. O, nie ma tutaj dzbaneczków do kitu. Lubię moje dzbaneczki. Jest mega fajnym tealingiem, zwiększa damage, ma Sonic Blade'a, ma Zero Gravire, fajne zdolności, jestem fanem. Teraz tylko zdążyć. O mój Boże, naprawdę, ja za pierwszym razem widziałem, nie musicie mi pokazać, nie pokazywać tego podobnie, no come on. Uważam, że ogólnie jak pierwszy raz się przejdzie przez tą bramę, to powinno ono już zostać otwarte. Wiecie, nie było takie irytujące do przechodzenia ponownie. O tak, to jest to. Jeszcze? Nie. A, dobra, slow się wytrenowało, slow niech spada. Ok, fire już mamy, teraz weźmiemy sobie poison. O mój Boże, muszę generalnie koniecznie kupić cure, bo tak nie wiem, to już który? Trzeci świat? Drugi? A my jeszcze nie mamy cure. To jest bardzo przydatną zdolnością. Że tak tylko wspomnę. Dobra, to otwarte. Dobra, możemy śmigać więc dalej. Dobra, wiecie co, jeszcze uspomnijmy sobie dyninka. Trzeba korzystać z tych fajnych buteleczek. Uf. Dziękować. O, jeszcze się napełniło. Na. Rozwijamy Cinderella. W dalszym ciągu twierdzę, że te dealingi powinny się wyróżnić, aby każda postać powinna mieć coś od innej postaci. W sensie, wiecie, definitywnie... Okej, w przypadku Terry Cinderella miała znaczenie, ponieważ hej, warto wierzyć w swoje marzenia i tak dalej, nawet jeśli wydaje mi się niemożliwe. To jest nauka, którą Terry wyciągnął do tego świata. Okej, jest fajne, ale... Właśnie w przypadku Ventusa, Ventus praktycznie nie poznał Cinderelli. Podobnie zresztą Aqua, jakby, nie wiem, rozmawiał ze sobą raz, może? Fajnie by było, gdyby miała wróżkę chrzestną, to by było okej. Okay. Wiecie, jakby nawet umiejętności mogły pozostawać takie same, tylko wiecie, aby po prostu właśnie zmienić tą otoczkę i zmienić obrazek w tle. Takie właśnie małe szczegóły robią całą różnicę. Bang. Bardzo podobne do limitu Stitcha, prawda? O, nie ma tutaj tego. A nie, jest. Myślałem, że mimika tutaj nie ma. A mimik zawsze tu jest. Czeka na was.
Ten atar wygląda, jakby miał być paroma różnymi cięciami w różnych kierunkach, a nie tylko jednym w konkretnym kierunku. No dobra. Objęło go jednak. No widzicie, już nie wiem, parę poziomów wskoczyło, mamy troszeczkę jakichś fajnych umiejętności i już w tym momencie Aquam gra się lepiej. Póki nie musimy polegać na jej podstawowym combo, to jest okej. Okay. W sensie, Dain ma mało zdrowia, twierdzę. I jest nie tak coś definitywnie z jej defensem w stosunku do Veny i... Vena i Terry. Ale no... Ajajaj. Bum, zatrucie. O! Przemaluszek żyje. Nice. To jest mimik definitywnie. Ma inne naświetlenie niż ta skrzynka w ogóle. Come on. Żyje ogień. Hajsik jest mój. O i kurwa, i już mam parę rzeczy wytrenowanych i już mam drugi poziom innych rzeczy. I w dalszym ciągu nie mogę nic połączyć. To jest zniechęcające. System Command miał fajny potencjał, ale nigdy nie został wykorzystany. Jakby w Dream Drop Distance jest podobnie. Szlak. Ogień zwalcza ogniem, jak to mawiają, prawda? I trucizną, koniecznie trucizną. Au. Wy piruetujecie stąd, gnojku. To miał być mój badasowy tekst na ten odcinek. Nie pykło. I znowu skrzynki są w tych samych miejscach. A, to jest... A. Nie podoba mi się to. O mój Boże, usunąłem coś. Dobra, to był barrier search. Coś mogę? Nie, dalej nic. Rzeczy się trenują, ale tylko trochę. O, może Bubble Blaster już na maksa? Nie jest. Nie jest. I muszę czekać niestety. Z jakiegoś powodu Fusion Fire Raga cooldownuje się wolniej niż pozostałe zaklęcia. Shot. Ten TGS. I ten. A, to już? O! Magnet. Okej. Okay. Magnet jest spoko. Ponownie poczekamy sobie na D-Linka. Póki nie mamy Cure D-Linki, to jest jedyny logiczny sposób leczenia się. I to są chyba wszystkie skrzynki w tej lokacji, mi się wydaje. Tak jest. Bo i zaskakująco dużo jak na Aquę. I czas na walkę z bossem. Tak, to już, moi drodzy. A bossem jest... Something's not right. Magiczne zwierciadło. Z jakiegoś powodu. Pamiętacie, jak w Playthrough Terry Zła Królowa musiała rzucić miksturę na to zwierciadło, żeby zechciało w ogóle zaatakować Terrę? Tutaj jakby zwierciadło atakuje Aquę bez żadnego wyjaśnienia. Bez żadnego dialogu. Po prostu atakuje. To jest to, co miałem na myśli. Aqua w większości tych światów nie robi nic kuźwa ciekawego. I to jest problem. To jest problem, kiedy robicie grę z trzema scenariuszami. I nie ma nic ciekawego do roboty w tychże scenariuszach.
Szukamy tej z innym wyrazem twarzy. O, jest. Aj, kurde, mój popisowy atak. Dobra. Widzę cię, gnojku. Przynajmniej Aqua ma narzędzie, żeby obronić się przed wszystkimi atakami naraz. I to jest coś, czego inne postaci nie mają. Naprawdę mógłby się zastagerować. O, dobra, zastagerował się. O, pięknie weszło. Tu jest Cinderella. Aj. Auto Remedy powinno to ze mnie ściągnąć, kuźwa. Bullshit, powiadam wam. Czuję się oszukany na moim Auto Remedy. Dobra. Która ma inny wyraz twarzy? Ty masz! Powinieneś przestać się złowieszczo uśmiechać, kiedy robisz złe rzeczy, kolego. Okej, to było żałośnie proste. Da fuk, lustro, da fuk. Powiedz mi, o co chodzi? Co się stało? Królowej już nie ma, usługi skończone. Okej! Nic nie zrobiłem, nie spotkałem nawet królowej do cholery. Pożałujesz dotknięcia tego lustra, Aqua. Pożałujesz. Ale to dopiero za dwie gry, więc spoko. Nie podoba mi się na przykład to, że magia nie jest cechą charakteru Aqua. W sensie, wiecie, Aqua jest de facto czarodziejką. To jest jej opis. I nawet nie próbuje uleczyć tej dziewczyny. Jakiś nastoletni creep musi całować jej trupa w usta, żeby... Nie wiem... Jakie było wyjaśnienie tego, że ten pocałunek ją wskrzesił? Był jakiekolwiek, czy potęga miłości and shit? Princess! By the way, ten krasnoludek po prawej, te okulary nic mu nie dają. Jego okulary są szersze niż oczy. Widzicie? Patrzcie, tego po prawej. Chyba, że robi zeza, żeby przez nie patrzeć. Nic nie zrobiłam. O, retrospekcja. You're awake, Ventus. Oh, it's a miracle. Terra, Master Ericus, Ventus is awake. Mistrz Erakus nie przyszedł. Najwidoczniej ma na jego wyjebane. No cóż. O, wy moi kochani, mają mordercy. Ta scena trwa niezręcznie długo. Okej, okay, no i ten jeden po chemioterapii. Jemu już nic nie pomoże. Every waking is a new journey. Maybe Vent left because it was his time.
I to jest dziwne, bo Aqua teoretycznie uczy się rzeczy w tych, podczas tych swoich podróży. Wróżka Szesna z poprzedniego świata powiedziała: hej, nie ruszaj od razu z światłem do ciemności, bo tylko pogorszysz sprawę. Daj się temu rozwinąć i zobacz, co można zrobić w delikatniejszy sposób. Okej, lekcja zapamiętana. Teraz Aqua nauczyła się, że być może ucieczka Vena z domu była spowodowana czymś. Być może nadszedł czas, by on też opuścił dom. I potem, dobrze, wiemy, co się dzieje w... Mój Boże, Radiant Garden. Terra, używasz ciemności. Czemu? Przestań używać ciemności. Mistrz na ciebie liczy. Ven, wracaj do domu. Masz iść do domu, do cholery. Niewychowany gówniarzu. Jakby, come on. By the way, nie wiem, czemu służyła retrospekcja z budzącym się Venem. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Okej. Okay. Odcinek jeszcze młody, możemy lecieć dalej. I to jest świat, gdzie Aqua faktycznie im zrobi cokolwiek. Pierwszy. Ale nie wiem, czy zakończymy go całego w tym odcinku. Ponieważ akcja to jest dosyć długa. To serce, które uwolnił Ventus. Enchanted Dominion. It's so enchanting. Dobra. O mój Boże, potrzebuję... O, magnet. Magnet jest spoko. Lubię magnet. Niech będzie tutaj. Ileż bym dał, żebym mógł połączyć cokolwiek. To trzeci świat, a ja nie połączyłem... Dobra, połączyłem jedną zdolność. Tak jakby troszeczkę gra nie wykorzystuje swojego potencjału, prawda? Mogę się cofnąć? Chyba nie. Tak. Bardzo lubię muzykę w tym świecie. Jest mega klimatyczna. Przyjemnie się słucha. Na tej ścieżce nie ma wrogów. Typowo pamiętam, że na tej ścieżce powinni być wrogowie za każdym razem. I nigdy tutaj nie ma. A, i tam będziemy walczyć z tymi pierdołami. O. No, okej. W miejscu pokonanego pojawił się kolejny, tak dosłownie. Nie jestem pewien, czy te Sugusy Maleficent mogą... O, czyli mogą, dobra. Właśnie miałem zadać pytanie, nie wiem, czy mogą... Nie jestem pewien, czy mogą jakby dropnąć w ogóle rzecz, ale już nie mogą. To nie było w ogóle pytanie, to było... Nie wiem, zakłopotane stwierdzenie. Zakłopotane stwierdzenie, o właśnie. Wow! Piruecik! To prawie jak finisher Spellweavera. Tylko, że gorszy, bo nie mogę się ruszać. By the way, gra zapomniała tamtym wrogu. Nie mam muzyki walki. O, dobra, ogarnęła się. Gra mogła zapomnieć o wrogu, ale ja nigdy nie zapominam. Chyba, że zapominam, wtedy tak. O mój Boże! Oh. Spokojnie, chyba nie musimy przechodzić gównianego labiryntu jako... O mój Boże, tak, to Cure. Jako Aqua. Dobre i tyle. Musiałem naprawdę... Nie wiem dokładnie ile, ale wiem, że wyciąłem naprawdę sporo błądzenia w moim wykonaniu po tym labiryncie, kiedy graliśmy jako Ven. There's no way Terra would hurt somebody like that. You don't believe me? That's unfortunate, for he agreed so easily. He did? Ven, don't be fooled! Aqua!
Terra would never do that. You know that as well as I do. Yeah. Ah, the truth can be most cruel, even amongst the closest of friends. After all, one never knows the secrets of another's heart. I'm sure you'll agree, Ventus. Aqua. The Master sent me. Huh? Then, let's go home. But Terra... Przed chwilą dosłownie Aqua powiedziała w poprzednim świecie, być może to był czas Vena, by opuścić... Nie wiem, skrzydła mistrza. Doświadczyć światów i w ogóle. It's just... I have to find him before it's too late. Ven! I see you too wield a keyblade. Naprawdę poznasz to gówno Keyblade'a? How do you know about the keyblade? A source of power. A key that opens the hearts of men, of entire worlds, and allows one to obtain anything and everything. Prawdziwa kobieta nie powinna potrzebować żadnego klucza, bo otworzy serce mężczyzny. Such a power I find most fascinating. So, Terra... Wystarczy użyć uroku osobistego. Really? Keyblade jest zbędny. Yes. Now, my dear, would you like to assist me as well? Never! I see. Xehanort was right. You are a most stubborn girl. Master Xehanort, how do you... It seems you need time to consider my offer. Fortunately, I have the perfect place. What? Najwidoczniej droga do celi prowadzi przez Królestwo Cienia, czy coś takiego. Nie mam pojęcia. Jest jej kolejny niejaki książę. Ale masz fajny zaczes. My name is Aqua. It looks like I was caught in a trap. Why are you here? To prevent me from breaking her evil curse, I was to meet the most beautiful girl at a cottage in the glen. But now my true love lies in an eternal slumber. And only I can break the spell. You must really love her. Kolejny nastoletni krip całując nieprzytomne laski. Yes. Disney to lubił. Maleficent told me. Oh, Prince Philip, it's you. Now, Philip, the road to true love may be barred by many more dangers which you alone will have to face. I'm going with you. There's something I need to know, and Maleficent has the answer. Yes, of course, dear. Now come along. We must hurry to Aurora. Tak, na czas tego świata Filip dołącza do naszej małej, kochanej drużyny, złożonej z nas, nas i nas. Generalnie... Może to jest mój zakończony odcinek. Ale tak, jeszcze się wygadam. Co do tego, co mówiłam, Maleficent, to basically zrobiła to samo, co w przypadku Vena, czyli zasiała ziarna niepewności co do przynależności Terry, czy jest on godny, czy postępuje mądrze, czy postępuje dobrze i tak dalej. I przy czym jak Ven to po prostu zignorował, bo wiecie, bo to zła wiedźma, a on jest jego dobrym przyjacielem i dobry przyjaciel nie powinien wątpić w swojego przyjaciela tylko dlatego, że ewidentnie zła osoba mówi coś złego na jego temat. Ale no cóż, Aqua to Aqua, a Ven to Ven. Ven jest lepszym kumplem niż Aqua. Oczywiście tak, już nie padło imię Xehanorta, padła nazwa Keyblade'a, Maleficent wie wszystko, planuje swój plan z Kingdom Hearts 1, wszystko zmierza do tamtąd oczywiście. I nim Aqua zdoła znaleźć w swojej niebieskowłosej głowie dobry kontr-diss na Maleficent, to ona otworzyła dziurę w podłodze i wypchnęła ją do celi. No i teraz mamy tutaj księcia Filipa, który oczywiście ma złamać klątwę, którą jest opatrzona Aurora, czyli śpiąca królewna. No i dołączył do nas wróżki i naszym zadaniem jest uciec z zamku. I to jest przede wszystkim, pierwsze primo, zanim zacznę narzekać, to jest naprawdę dobrze napisany świat. Na trzy osoby. Każda z tych trzech osób robi coś w tym świecie. Mianowicie, Terra jest naiwny i pomaga przypadkowo Maleficent. Ven naprawia to, co zrobił Terra, uwalnia serce Aurory, przez co ona może się obudzić, a Aqua wyprowadza z celi księcia Filipa oraz walczy z Maleficent. Trzy postacie, trzy role,
każda mierząca się z konsekwencjami poprzedniej postaci. Bardzo dobrze napisany świat, ale teraz troszeczkę ponarzekać będziemy sobą, prawda? Otóż... Pamiętacie, co Aqua powie, w sensie to jest bardzo dziwne, co Aqua powiedziała w Radiant Garden, albo co powie, jeśli patrzycie na to playthrough? Byłam w innych światach i widziałam, co zrobiłeś. Co widziałaś, Aqua? Co widziałaś? Powiedz nam, podziel się z klasą. Widziałaś to, że... Że Maleficent powiedziała ci, że Terra jej pomógł, a ty jej uwierzyłaś? To jest twój cały argument, żeby suszyć Terrze głowę? Okej, okay, my wiemy jako gracze, że Terra ponownie przez swoją naiwność pomógł złej królowej z Królewni Śnieżki, tak? Jakby to został wysłany i w sumie na pewno sprawie nic nie zrobił, to bardziej Śnieżka wystraszyła się Anvers, które przybyły za Terrą. Ale okej, okay, przyłożył do tego teoretycznie rękę. Teoretycznie. Ale Aqua tego nie wie. My to wiemy, ale Aqua nie. Więc jaki jest twój argument, Aqua? Jaki? No cóż, nie dowiemy się. W każdym razie tak, tutaj sobie zakończymy. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę, trzymajcie ciepło. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Kino Hearts. Bye bye, na kanale. Bye bye.